Cześć, witajcie, z tej strony Kubojen Kuba. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam, jak bardzo tanim i prostym sposobem zrobić mini frytkownicę. Będziemy potrzebowali dwóch takiej samej wielkości brytwanek. Obydwie te brytwanki kupujemy w takim sklepie z mydłem i powidłem, w sklepie chińskim. Za każdą z nich dałem niecałe 5 zł. W tym samym sklepie kupiłem taki koszyczek, kosztował mi on tam około 8 zł. Generalnie to nie widzę dla niego żadnego zastosowania praktycznego, ponieważ zakupów raczej w niego nie zrobimy. No ale do naszej frytkownicy spokojnie powinien się nadać. Do tego jeszcze takie małe zawiasy. Kupiłem je w sklepie budowlanym po złotówkę każdy. Będą potrzebne dwa, ja kupiłem trzy na wszelki wypadek. I tak w zasadzie to wszystko. Na początku musimy w dwóch miejscach pozbyć się tej zaoblonej krawędzi. Ja do tego użyję multiszlifierki. Zapomniałem wam jeszcze wspomnieć, że będą nam potrzebne jakieś śruby potrzebne do skręcenia tych naszych brytwanek razem z zawiasami. No ale myślę, że już śruby to jakieś tam sobie znajdziecie. Myślę, że to jest żaden problem. W naszych brytwankach wiercimy dziury, po czym przykręcamy zawiasy. To już jest, jak widzicie, skręcone. Teraz z naszego koszyczka musimy usunąć te zielone osłonki rączek. Nasza gofrownica jest już praktycznie gotowa. Teraz musimy włożyć ją do zmywarki, tak aby wypłukały się z niej wszystkie pyłki po szlifowaniu oraz wierceniu. Jak widzicie, nasze frytki są już gotowe i są naprawdę dobre. Robi się je około 10-15 minut. Jeżeli chcecie, to możecie waszą frytkownicę udoskonalić o termometr. Wtedy będziecie mogli kontrolować temperatury, widzieć, do jakiej temperatury wrzucić frytki. Ale naprawdę te wyszły bardzo dobre, więc nie uważam, żeby tutaj trzeba było jakieś udoskonalenia stosować. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie lajka oraz suba i obejrzyjcie resztę moich filmów. Narka!